Siema, ja jestem Doni. W Doni było filmików, więc nagrywam. Zaczynamy. Dzisiaj wszedł do gry event halloweenowy, także możemy się przejść, zobaczyć, co tam się ogólnie na nim dzieje. Czy zamierzam robić loterię? Raczej nie. Nie potrzebuję za bardzo rzeczy z tej loterii. Błogo jest oślepienie, ale mech, ale dobra. Więc tak, zaczynamy. Sklepiki, czyli tak, tutaj mamy chyba za złoto, mamy tutaj lek, jakąś maskotkę, teleporciki, czyli nic ciekawego. Tutaj mamy fajne przebranie, na przykład tutaj chyba była mumia. O, tutaj jest mumia. Tutaj jest. Ten strój mnie chyba najbardziej mi się kojarzy właśnie z Halloween, ten strój z Margonem. Możemy w sumie sobie pochodzić w nim. Nie widzę w tym nic złego. O, bez główki. No. Także możecie sobie tutaj kupić fajne stroje. Wracają czasy, wracają, no. Kiedy... Mapka ogólnie przypomina bardzo kiedyś dawne eventy. Także bardzo, bardzo pozytywnie. Tutaj chyba kiedyś w tym miejscu była ten kolej, można było tu jeździć. Dalej, tutaj są wyzwania u cmentarnej jęzory. Tutaj jest, co tu mamy? O, tutaj mamy błogo z płomiennym oczyszczeniem. No, mi się nie przyda. Mamy jeszcze tutaj z expem. Fajnie, fajnie. Tutaj są jeszcze jakieś inne błoga. A to raczej już mniej ważne rzeczy. Tutaj natomiast mamy sobie tarcze i orby. No nie wiem, raczej nic nie kupię z tarcz. Możliwe, że kupię jakieś pomki na 5-9 maga, ale to jeszcze też się zobaczy. No i tutaj mamy loterię. Mamy podzielone na losy na legendarne i na ulepszone. Wcześniej było chyba tylko ulepszone, obydwa. No teraz jest legendarny, żeby to jakoś lepiej wyglądało i żeby lepiej, bardziej były kupywane, nie? Tutaj sprawdzaliśmy, dobra. Tutaj mamy fajne stroje, wam powiem. Strojki są przednie, znaczy tymi dwa mi się nie podobają. Ten jakiś, ten Gandalf mi się nie podoba, ale ten jest kozak. Z kobiecych to jakaś, o Jezus. Jeszcze ten bok jak dziwnie wygląda. To są najlepsze stroje. Te, co teraz wam tu wyświetliłem. Myślę, że to są te chyba takie najlepsze. Tutaj w ogóle, no co to jest taka? Dobra, nieważne. Także tak to tu wygląda. Dalej tutaj chyba już nic dalej nie ma. Tutaj już chyba to są NPC-ty do questów głównie. No nie wiem, tak daleko jest, więc raczej tu się już nie... Nic? Nie... Dobra, nie, nie, nie. Dobra, dalej, co tutaj jeszcze mamy? Tak, herosków, 35 level, 73 level, 123 level. Nie wiem, 35 powiedziałem chyba. 123, 195. Aha, dobra, i dalej. 195 i nowa E2, 255 level chyba. Fajne są łapy KO, na 300 by mi się przydały. Zobaczymy, czy je zdobędziemy. Ale tutaj mamy tak, pomeczki. Myślę właśnie, czy by nie zrobić sobie ognia i zimna. Myślę, że to by było spoko. Także pomyślę na tym, czy mi się chce robić te questy. Tutaj mamy strzały i właśnie nie rozumiem. Słyszałem, że mają być receptury właśnie zamiast tych strzał, a są strzały. Także nie wiem. Ogólnie waluta to jest, to się nazywa esencja duszy. Ciekawe. Ogólnie mapki Tristam i okolice zostały zmienione. Też jest to fajne. Halloweenowe, potępione ramczysko. No co tam jest? To gdzie to jest? A czy to mi wyświetliło, bo nie wiem.
A ja nie ubiję. I patrzcie, lol. Heros. Z dupy w ogóle. No nie, może do niej idą. Dobra, bije to. Mamy Herosa, lol. I co ładnie. Heros eventowy XD. W ogóle jakiś tankowaty jest. Moje dwa hity przeżył. Dobra, patrzymy. Lega. O kurde. No, to niezły, niezły, niezły. Co tu się stało? Heros eventowy. Ja myślałem, że oni mnie wołają do tego Herosa, a ja to znalazłem. Dobra, także lecimy dalej. Bo tutaj były te strzałki. I dalej, tutaj mamy zamczysko i tutaj jest ta E2, no na której, no powiem wam, że dzieją się śmieszne rzeczy. Oh fucking yeah. Także śmiesznie, śmiesznie. Także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o mapkę. Bardzo fajnie, klimatycznie. Naprawdę bardzo w porządku. Teraz w ogóle się wybiłem z rytmu. Nie wiem, co chciałem powiedzieć jeszcze. Jeżeli chodzi o otchłań, no to jestem szósty. Niestety. Powiem tak, no top 1 nie zrobię, po prostu tancerze ostrzy są za silni. No fakt, nie robią tyle uników, ale oni po prostu wygrywają statystykami na 4-0. Tancerz ostrzy na 40 levelu, full lega ogólnodostępna kontra full lega ogólnodostępna paladyn. Tancerz ma więcej HP, SA, spowalnia struty około 1 ponad SA. No ponad SA 1, na pewno na 100%. I ta truta bije taki damage jak ten. Bije taki damage jak GR-ka. Poza tym jest cały czas stała, czyli nie ma tak, że na przykład nie wejdzie ci ta truta czy coś. I to jest moim zdaniem za silne. Plus ogólnie tak, wszyscy narzekają na paladynów, a na 40 paladyn nie jest aż taki dobry. W ogóle patrzcie to. Jestem jedynym paladynem w rankingu, w top 10. Ogarniacie to? Jestem jedynym paladynem. A wy co? Ktoś tu gadał o jakimś paladynach, że są OP. Na 70 levelu paladyn nie ma podejścia pod maga. Na 4-0 no to tak, no to akurat mag jest słaby. Ale już na tym, na 70 levelu mag to jest taka kosa przeciw palom. Ogólnie przeciw wszystkim, tutaj mój klanowicz Velmat, co zrobił top 10 w poprzednim sezonie, aż zmienił zbroję i profesję na maga, bo się i tak nie dało. Daje ci szać, robi sobie zimno, broń i pomkę, no i nie da się na to wygrać, nie? Robi około 60 tur, gdy paladyn robi około 15. Postro. Więc... Jeżeli coś chcecie, że niby palma dostać nerfy, to weźcie się nie, tutaj nie gadajcie, bo to wszystko zależy od EQ. Fakt, że na Velmata przegrywam, bo mam słabe EQ, ale myślę, że jakby ktoś na przykład był o wiele, no może nie o wiele, ale miał 2-3 legi mniej, to i tak bym mógł nie poskładać tym swoją śmieszną taktyką. Chociaż na jednego klanowicza wygrałem, jak użył tej taktyki, więc może to nie jest też takie złe. Ale na pewno jest za silna trochę ta taktyka, no bo jednak jak robisz 50 tur, a przeciwnik 15, no to coś jest chyba tutaj na rzeczy. I to jeszcze magiem, który powinien być wolną profesją, a jest, no widzicie jak to jest. Także dość śmiesznie. Dalej. No i wszystko zależy od EQ, nie? Płaczą, że tancerz jest jakiś słaby i głównie ten płacz jest o ludzi, którzy
nie za bardzo mają dobre EQ, albo nie mają na przykład na privach, kto się wypowiada na privach, kto tylko gra na privach, wypowiada się na temat, no nie wiem, jak nie ma całego EQ, nie? Bo ci, co mają EQ, te full legatanckie, eventowe, to oni nie mają problemów jakoś wygrywać. Moim zdaniem przedziały są w większości zbalansowane, ale na przykład no ten 150, jak tam chyba kiedyś Gawen coś tam nagrał filmik, to też wszystko zależy od tego, czy Magowi wejdzie sobie KZCE HP, czy nie. Taka jest prawda. I tak wygra. A na przykład na 4-0, no... właśnie, ta nowa legenda na 35 level. To jest dramat. Lega na 35 level, no w sumie nie jest to najgorszy level. Mamy przecież naszej z Baela, który jest OP, a jest na 36. I mamy Hełmik, który mógłby uratować balans na 4-0, mógłby jakoś tego palka troszeczkę jeszcze polepszyć, żeby nie był aż taki słaby przeciwko tancom. Bo po prostu tancerz praktycznie cały czas dubluje pala na 4-0, bo obniża mu ponad 1 SA, no to wiecie. Plus on unika, także te moje itemy, co obniżają, to potem mu nie obniżają i po prostu no to co się dzieje. I on też się przyspiesza, nie? Także to jest chore moim zdaniem. Ale też nie mam samego pala, mam tarczę, najlepszą tarczę na 4-0 aktualnie. Także taki no przeciętny palce akurat równo zrobi sobie EQ, no, no wiecie, no, nie ma szans w ogóle żadnych z tancerzem. Także i tak się cieszę, że jestem w tym top 6 i mam nadzieję, że go utrzymam. Może nawet nie top 6, ale że utrzymam top 10. Mam ponad 200 punktów przewagi nad 10 miejscem, także myślę, ale raczej mam nadzieję, że mi się uda zachować to do końca otchłani. No i zobaczymy. No i zobaczymy. Więc cóż, to myślę, żeby było na tyle. Doszedłem sobie na Mamlombo. Właśnie, też muszę złotać ten pierek, bo bez niego ani rusz. On bardzo mi dużo da, ale muszę go złotać. Także to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę za moje tam pieprzenie. Subskrypcję, żeby zobaczyć kolejne filmy. Nie wiem, kiedy się pojawi odcinek z otchłani. Nie masz tak dużo walk, a te walki są takie no 2 na 10, bym powiedział, bo albo walczę na tych dwóch tanców tutaj, Książę i Vanil, na których no mam ciężko w chuj. Albo trafiam na tutaj 40 jakiś, którzy... No, z Katsumino, to jeszcze tu jakieś mam szanse na przegraną. Dlatego tropkę od księcia też czasem mogę przegrać. No ale reszta to już tej raczej łatwo, także nie wiem, kiedy się pojawi otchłań. O kurde, ale idzie wam. Ale jak coś, to oczywiście nagram, jak będę mieć więcej sił. Albo jakiegoś live'a odpalę, zobaczymy, tylko wiecie. Dużo muszę czekać, długo muszę czekać na walki. Także to by było na tyle. Pamiętajcie, co powiedziałem, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Tyle. Cześć.